Często pojawiają się pytania, w jaki sposób Bóg pozbędzie się zła? Co w końcu stanie się z szatanem, który jest przyczyną zła? Jak Bóg zabezpieczy wszechświat przed ponownym upadkiem w grzech? A wreszcie, czy Bóg może być równocześnie sprawiedliwy i miłosierny? I w tym odcinku będziemy chcieli odpowiedzieć na te i na wiele innych pytań. Otwórzmy 17 rozdział Apokalipsy, aby przeczytać pierwszych 6 wierszy albo materiały dodatkowe, gdzie są one zacytowane. 17 rozdział Apokalipsy, wiersze od 1 do 6. Potem przyszedł do mnie jeden z 7 aniołów, mających 7 czasz, i tak się odezwał do mnie: chodź, pokażę ci wyrok na wielką nierządnicę, która siedzi nad wieloma wodami, z którą nierządu się dopuścili królowie ziemi, a mieszkańcy ziemi się upili winem jej nierządu. I zaniósł mnie w stanie zachwycenia na pustynię. I ujrzałem niewiastę siedzącą na bestii szkarłatnej, pełnej imion bluźnierczych, mającej 7 głów i 10 rogów. A niewiasta była odziana w purpurę i szkarłat, cała zdobna w złoto, drogi kamień, perły. Miała w swej ręce złoty puchar pełen obrzydliwości i brudów swego nierządu, a na jej czole wypisane imię tajemnica – Wielki Babilon. Macierz nierządnic i obrzydliwości ziemi. I ujrzałem niewiastę pijaną krwią świętych i krwią świadków Jezusa, a widząc ją, bardzo się zdumiałem. I rzekł do mnie anioł: czemu się zdumiałeś? Ja ci wyjaśnię tajemnicę niewiasty i bestii, która ją nosi, a ma 7 głów i 10 rogów. Jan spodziewa się ujrzeć ruinę i zniszczenie, kiedy anioł zapowiada, że ujrzy Babilon. A w czasach Jana, zgodnie z prorocami biblijnymi, Babilon wciąż pogrążony był w ruinie i w zniszczeniu. Tymczasem widzi niewiastę, a niewiasta, jak wiemy, w proroctwie reprezentuje Kościół, ubraną w bogate szaty, która zasiada na szkarłatnej bestii. Co więcej, jest pijana krwią, winem i krwią męczenników. W całej Apokalipsie nic tak bardzo nie zdumiało apostoła Jana, jak widok Kościoła, który w czasach apostolskich był prześladowany przez smoka, przez Rzym, a teraz nie tylko sprzymierzył się z bestią, ale nawet zwodzi narody i prześladuje ludzi wierzących w przymierzu z tą bestią. Ubiór tej nierządnicy jest aluzją do stroju najwyższego kapłana izraelskiego w dzień sądny. Nosił on wówczas szaty w podobnych kolorach, szkarłatnych, czerwonych, jak owa niewiasta. Nosił także napierśnik z 12 szlachetnych kamieni osadzonych w złocie, podobnie ona, przybrane z złoto, szlachetne kamienie, a także tajemniczy napis na czole tej niewiasty, Wielki Babilon, jest karykaturą diademu arcykapłana z napisem Poświęcony Panu. Tak więc nierządnica parodiuje arcykapłana, który figuratywnie symbolizował Jezusa Chrystusa. Faktycznie jednak ta nierządnica, zamiast symbolizować czy wskazywać na Chrystusa, reprezentuje antychrześcijańską religię i moc. Razem z bestią tworzy ona Wielki Babilon, czyli system, który w czasie końca ogarnia całą ziemię. Jest oczywiście czymś więcej niż sama tylko religia. Jeden z moich profesorów na Uniwersytecie w Michigan, słynny teolog Hans Larondel, zauważył, cytuję: 17 rozdział Apokalipsy rozróżnia w ramach Babilonu między miastem i jego wodami, między Babilonem i rzeką Eufrat i pomiędzy niewiastą i bestią, na której ona siedzi.
Usuwając symboliczną terminologię, możemy powiedzieć, że Apokalipsa wyraźnie rozróżnia pomiędzy religijnymi przywódcami reprezentowanymi w Babilonie przez miasto nierządnicę, a politycznymi siłami reprezentowanymi przez wody bestię. Intryguje, w jakim czasie pojawia się ta szkarłatna bestia, która jest dosiadana przez nierządnicę, a którą opisuje 17 rozdział Apokalipsy. Żeby do tego dojść, musimy przeanalizować wszystkie trzy miejsca, w których Biblia, a właściwie Apokalipsa, mówi na temat tej bestii z siedmioma głowami i 10 rogami. I zauważymy, że za każdym razem różni się jedna od drugiej, chociaż to jest cały czas ta sama bestia, jedynie położeniem diademów czy koron. Otóż w 12 rozdziale diademy znajdują się na głowach bestii. A więc przed okresem, a tym bardzo ważnym okresem, 1260 lat w Apokalipsie, bestia ma diademy na głowach, na swoich głowach. Gdyż wówczas, jak pamiętamy, władzę sprawuje pogański smok, reprezentujący Imperium Rzymskie. A więc w tych pogańskich czasach są one umieszczone na głowach bestii, owe diademy. W 13 rozdziale z kolei, gdzie jest opisana moc, która sprawuje władzę przez 1260 lat, diademy znajdują się na jej 10 rogach, bo wówczas już jest to okres po rozpadzie Imperium Rzymskiego, kiedy panowanie przypada na podzielone państwa Europy sprzymierzone ze średniowiecznym papiestwem. Tak więc diademy znajdują się na 10 rogach. Ale w 17 rozdziale Apokalipsy widzimy, że bestia, ta szkarłatna bestia dosiadana przez nierządnicę, nie ma diademów ani na rogach, ani na głowach. Symbolizuje to rozdział Kościoła od państwa, który nastąpił po okresie 1260 lat, czyli po roku 1798, kiedy Stany Zjednoczone zaczęły być tą mocą, o której Apokalipsa mówiła, że nastanie w czasie, kiedy papiestwo otrzyma śmiertelną ranę. Tak więc szkarłatna bestia pojawia się po roku 1798 i dlatego nie ma diademów ani na głowach, ani na swoich rogach. I faktycznie zauważamy, że po tym roku nie ma na ziemi systemu, który by, wywyższając jedną religię, prześladował lud Boży. Dlatego w 17 rozdziale widzimy, że ta nierządnica dosiadająca bestii znajduje się na pustyni, czyli na miejscu odosobnienia, pozbawiona w tym okresie wpływu. Ale oczywiście tak nie miało być cały czas. Okres przebywania jej na pustyni dobiegnie końca, kiedy Stany Zjednoczone wespół z papiestwem utworzą obraz bestii, powołując, jak czytamy w Apokalipsie, na krótki czas ogólnoświatową koalicję religijno-polityczną, która jest nazywana w 17 rozdziale Wielkim Babilonem. I ta koalicja stanie się ostatnią, siódmą głową tej bestii. I o tej koalicji czytamy w Apokalipsie w rozdziale 17, wiersz 12 po 14. A 10 rogów, które widziałeś, to 10 jest królów, którzy władzy królewskiej jeszcze nie objęli, lecz wezmą władzę jakby królowie na jedną godzinę wraz z bestią. Ci mają jeden zamysł, a potęgę i władzę swą dają oni bestii. Ci będą walczyć z barankiem, a baranek ich zwycięży, bo panem jest panów i królem królów, a także ci, co z nim są, powołani, wybrani i wierni. Na czele tej koalicji stanie owa nierządnica, dosiadająca bestii, i korzystając ze swojej mocy, ze swojej wpływowej pozycji, kościoły, odstępcze kościoły, które ona reprezentuje, wydadzą wyrok śmierci na lud Boży. Jednak w czasie szóstej plagi, jak pamiętamy, owa nierządnica, owe kościoły związane z sobą przymierzem utracą wsparcie ze strony ludzi i zginą z ręki politycznych władców, z którymi pozostawały w nierządzie, w nierządnym związku, a także z ręki swoich własnych poddanych. I czytamy o tym w wierszach 16 po 17, 17 rozdziału.
A 10 rogów, które widziałeś, gdzie nierządnica ma siedzibę, to są ludy i tłumy, narody i języki. A 10 rogów, które widziałeś, i bestia, ci nienawidzieć będą nierządnicy i sprawią, że będzie spustoszona i naga. I będą jedli jej ciało i spalą ją ogniem, bo Bóg natchnął ich serca, aby wykonali jego zamysł. I to jeden zamysł wykonali i dali bestii królewską swą władzę, aż Boże słowa się wypełnią. Wkrótce po upadku tego religijnego elementu Wielkiego Babilonu, nierządnicy, upadnie również, jak wiemy, w czasie siódmej plagi polityczna struktura Babilonu. Apokalipsa mówi tak w 18 rozdziale, wiersz 10. Biada, biada, wielka stolico Babilonie, stolica potężna, bo w jednej godzinie sąd na ciebie przyszedł. Chrystus, wiedząc o tym, nakazuje nam wyjść z tego Babilonu, nie przyłączać się do niego, gdyż na niego spadną plagi. Czytamy w 18 rozdziale wiersze 4-8. Ludu mój, wyjdźcie z niej, byście nie mieli udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie ponieśli, bo grzechy jej narosły aż do nieba i wspomniał Bóg na jej zbrodnie. Odpłaćcie jej tak, jak ona odpłacała i za jej czyny oddajcie podwójnie. W kieluchu, w którym przyrządzała wino, podwójny dział dla niej przyrządźcie. Ile się wsławiała i osiągnęła przepychu, tyle jej zadajcie katuszy i smutku, ponieważ mówi w swym sercu: zasiadam jak królowa i nie jestem wdową i z pewnością nie zaznam żałoby. Dlatego w jednym dniu nadejdą jej plagi, śmierć i smutek i głód i będzie ogniem spalona, bo mocny jest Pan Bóg, który ją osądził. Czytamy teraz dalszy ciąg 17 rozdziału. Skończyliśmy na 7 wierszu. Przeczytajmy jeszcze raz od wiersza 7 po 18. I rzekł do mnie anioł: czemu się zdumiałeś? Ja ci wyjaśnię tajemnicę niewiasty i bestii, która ją nosi, a ma 7 głów i 10 rogów. Bestia, którą widziałeś, była i nie ma jej. Ma wyjść z czeluści i zdąża na zagładę. A zdumieją się mieszkańcy ziemi, ci, których imię nie jest zapisane w księdze życia od założenia świata, spoglądając na bestię, iż była i nie ma jej, a ma przybyć. Tu trzeba zrozumienia o mającym mądrość. 7 głów to jest 7 gór, gdzie siedzi niewiasta. I 7 jest królów. 5 upadło. 1 istnieje. Inny jeszcze nie przyszedł. A kiedy przyjdzie, ma na krótko pozostać. A bestia, która była i nie ma jej, i ona jest 8, a jest spośród 7. I zdąża na zagładę. A 10 rogów, które widziałeś, to 10 jest królów, którzy władzy królewskiej jeszcze nie objęli, lecz wezmą władzę jakby królowie na jedną godzinę wraz z bestią. Ci mają jeden zamysł, a potęgę i władzę swą dają oni bestii. Ci będą walczyć z barankiem, a baranek ich zwycięży, bo panem jest panów i królem królów, a także ci, co z nim są, powołani, wybrani i wierni. I rzecze do mnie, wody, które widziałeś, gdzie nierządnica ma siedzibę, to są ludy i tłumy, narody i języki. 10 rogów, które widziałeś, i bestia, ci nienawidzić będą nierządnicy i sprawią, że będzie spustoszona i naga. Będą jedli jej ciało, spalą ją ogniem, bo Bóg natchnął ich serca, aby wykonali jego zamysł. I to jeden zamysł wykonali. I dali bestii królewską swą władzę, aż Boże słowa się spełnią. A niewiasta, którą widziałeś, jest to wielkie miasto, mające władzę królewską nad królami ziemi. W księdze Daniela głowy bestii oznaczają całe królestwa. Podobnie w Apokalipsie. 7 głów to inaczej 7 gór. Góry w Biblii również odnoszą się zawsze do całych królestw, mocarstw, jak czytamy w Danielu w 2 rozdziale, czy w księdze Jeremiasza w 51 rozdziale, w 25 wierszu. A więc tych 7 głów reprezentuje systemy polityczne, w których oficjalna religia dysponuje wpływem na władzę świecką i wykorzystuje ten wpływ dla swoich własnych celów, także aby prześladować i uciskać lud Boży. Z kolei 10 rogów tej bestii reprezentuje podzielone narody świata, narody, które są w stanie podzielenia.
One również w przymierzu z bestią mogą prześladować lud Boży, ale podczas gdy głowy mocarstwa następują w sekwencji jedna po drugiej w historii, to rogi, czy inaczej mówiąc panowania, odnoszą się do państw, które są wobec siebie współczesne. Więc panują w tym samym czasie. Nierządnica i bestia jest ukazana przez Janę na pustyni. I w tym czasie, kiedy Jan widzi ją na pustyni, a wiemy już, że znalazła się ona tam po roku 1798, bo dopiero wtedy nastąpił rozdział Kościoła od państwa, wtedy pięć głów, Jan pisze, upadło, szósta istnieje, a siódma jest bliską przyszłością. Kiedy siódma z nich upadnie, wówczas Apokalipsa w 17 rozdziale i w 17 wierszu mówi, że na pewien czas pozostanie jeszcze potem sama bestia i jej 10 rogów. I ta właśnie bestia, która ostanie się jeszcze po upadku siódmej głowy, jest tą, która zmartwychwstanie jako ósma moc po okresie tysiąca lat, o którym będziemy dokładniej studiować nieco później. Kim są te głowy czy te mocarstwa, których czytamy, że ma być siedem w sumie? Otóż pierwsze cztery, które znamy już z Księgi Daniela, to Babilon, Medopersja, Grecja i Imperium Rzymskie. Piąta głowa to papiestwo, które, jak wiemy, otrzymało śmiertelną ranę w roku 1798. I zauważmy, że wizja, którą Jan otrzymuje, właśnie pochodzi z tego okresu czasu, gdyż widzimy niewiastę nierządną i bestię na pustyni. I faktycznie po roku 1798 pięciu upadło. Pięć z tych mocarstw już nie istniało, czy zostało pozbawionych mocy, tak jak w przypadku politycznej, tak jak w przypadku papiestwa. Natomiast szósta głowa, ta, która jak czytamy jest w tym czasie, kiedy ma miejsce, ma miejsce rozdział pomiędzy Kościołem i państwem, to Stany Zjednoczone, które wprowadziły ten rozdział i które nastąpiły po upadku średniowiecznego papiestwa. Ale kiedy pryncypium rozdziału Kościoła i państwa stanie się w Stanach Zjednoczonych martwą literą, wówczas bestia z nierządnicą powrócą ze swojego miejsca wygnania i przyczynią się do powstania siódmej i ostatniej głowy, ostatniego mocarstwa, które będzie miało charakter ogólnoświatowej koalicji polityczno-religijnej, zwanej w Apokalipsie Wielkim Babilonem. I zobaczmy, że w ten sposób sekwencja siedmiu głów, która rozpoczyna się od literalnego Babilonu, a właściwie można by sięgnąć jeszcze dalej i powiedzieć, że zaczyna się od upadku wieży Babel, gdyż tam miał miejsce początek tej rebelii i pierwsza próba stworzenia ogólnoświatowej, religijno-politycznej koalicji, która by rządziła światem i uciskała lud Boży. Zauważmy, że ta sekwencja siedmiu głów, która zaczyna się od literalnego Babilonu, kończy się duchowym Babilonem w czasach końca i zawiera w sobie wszystkie odstępcze systemy religijno-polityczne, jakie kiedykolwiek pojawiły się na ziemi. Bo liczba 7 jest liczbą całości i pełni. W Księdze Daniela w 12 rozdziale, wierszu 1 czytamy, że ta siódma głowa doprowadzi do, cytuję, takiego ucisku, jakiego nie było, odkąd istnieją narody, aż do owego czasu. Ta siódma głowa, która będzie koalicją, przymierzem religijno-politycznym. Apokalipsa mówi, że pozostanie ona na krótko. Jest to zgodne ze słowami Jezusa, który powiedział w Ewangelii Mateusza, 24 rozdział, wiersz 22-23, że gdyby owe dni nie były skrócone, nie ocalałaby żadna istota. Także ze względu na wybranych będą skrócone owe dni. Termin, że ma zostać na krótko tylko, odnosi się do okresu, który jest nazwany jedną godziną i który wskazuje na siedem ostatnich plag. Także ta koalicja, czy jej
główna aktywność, najbardziej intensywna aktywność przypadnie na okres, który obejmuje 7 plag. I ten ostateczny, czy ten ostatni system, który ma zaistnieć przed powrotem przyjścia Jezusa Chrystusa, jest symbolizowany, jak pamiętamy, w 16 rozdziale Apokalipsy, w 13 wierszu, przez triumvirat, w skład którego wchodzi smok, bestia z morza i fałszywy prorok. Więc to jest ten nowy porządek świata, ta siódma głowa. Kto się kryje za tymi trzema symbolami? Już powiedzieliśmy, że smok to papiestwo, czyli, przepraszam, smok to pogaństwo, czyli czwarta głowa Imperium Rzymskie. Następnie bestia z morza to papiestwo, czyli piąta głowa, piąta kolejna moc. I wreszcie szósta głowa, szósta kolejna moc to odstępczy protestantyzm. I zobaczmy, że kiedy ta superkoalicja czasów końca osiągnie szczyt swojego powodzenia, kiedy wydawać się będzie, że religia nigdy nie stała tak wysoko i nie miała tak ogromnego wpływu jak wówczas, wtedy nastąpi jej nagły, niespodziewany i tragiczny upadek, jak pamiętamy z okresu szóstej plagi, którą studiowaliśmy już. Dlatego ludzie zdziwią się wtedy, że pojawi się jeszcze raz na ziemi antyreligijna moc, antyreligijne monstrum, które wystąpi przeciwko religii. I czytamy o tym w 17 rozdziale, wiersz 8 po 11. Bestia, którą widziałeś, była i nie ma jej, a ma wyjść z czeluści i zdąża na zagładę. A zdumieją się wszyscy mieszkańcy ziemi, ci, których imię nie jest zapisane w Księdze Życia od założenia świata, spoglądając na bestię, iż była i nie ma jej, a ma przybyć. Tu trzeba zrozumienia mającym mądrość. Siedem głów to jest siedem gór, tam gdzie siedzi niewiasta. Siedmiu jest królów, pięciu upadło, jeden istnieje, inny jeszcze nie przyszedł, a kiedy przyjdzie, ma na krótko pozostać. A bestia, która była i nie ma jej, i ona jest ósmym, a jest spośród siedmiu i zdąża na zagładę. Bestia z czeluści, która ma wyjść przy samym końcu plag, żeby rozprawić się z religią, jest nazwana ósmym. I ona doprowadzi do zniszczenia religijnego elementu tej koalicji zwanej Wielkim Babilonem. I o tym czytamy w wierszach 16-17, które już czytaliśmy. A 10 rogów, które widziałeś, i bestia, ci nienawidzieć będą nierządnicy i sprawią, że będzie spustoszona i naga, i będą jedli jej ciało i spalą ją ogniem, bo Bóg natchnął ich serca, aby wykonali jego zamysł, i to jeden zamysł wykonali i dali bestii królewską swą władzę, aż Boże słowa się spełnią. Więc widzimy, że po upadku religijnego elementu na pewien czas bestia jeszcze pozostaje razem z tymi 10 rogami. Pod terminem bestia z czeluści kryje się antyreligijny ruch, który po raz pierwszy w Apokalipsie pojawia się w 11 rozdziale w wierszu 7, gdzie jest opisany ruch o podobnym charakterze, który pojawił się w czasach rewolucji francuskiej. Jak pamiętamy, ten antyreligijny ruch zadał ranę jednej z tych siedmiu głów, konkretnie głowie piątej, papiestwu. Ta sama moc antyreligijna odżyła też za sprawą komunizmu w Związku Radzieckim i w innych państwach, ale upadła w rezultacie przymierza pomiędzy papiestwem i Stanami Zjednoczonymi. I to przymierze będzie się coraz bardziej zacieśniało, będzie przybierało coraz bardziej ogólnoświatowy charakter, tworząc tą siódmą głowę. Ale w czasie ostatnich plag bestia z czeluści, ta antyreligijna moc, ma pojawić się jeszcze raz, aby zwrócić się przeciwko religii. I podczas gdy w XVIII wieku Francja stanowiła jedynie 10 część tego wielkiego miasta, tego Babilonu, i tylko ta jedna część się oderwała od religijno-politycznego systemu i zerwała wszelkie więzi z papiestwem, to w czasie końca za sprawą tej bestii z czeluści runie nie tylko 1/10 część tego miasta, ale czytam, że runie cały Babilon, całe to miasto. Kto się kryje za tą bestią z czeluści? Kto jest tym ósmym?
Otóż kryje się za nią szatan. Faktycznie szatan jest tym, który krył się za wszystkimi głowami, za wszystkimi mocami, które są reprezentowane przez tę bestię. On był tą bestią par excellence, działając przez różne systemy na ziemi. I on jest tym, który powstanie, gdy ostatnia siódma głowa zostanie zniszczona. Bo zauważmy, w 19 rozdziale i 20 wierszu, który już studiowaliśmy, jest opisane zniszczenie, które towarzyszy powtórnemu przyjściu Chrystusa. I wówczas zniszczona zostaje bestia z morza, zniszczony zostaje fałszywy prorok, ale nic nie czytamy o zniszczeniu smoka. Smok, czyli szatan, czyli owa bestia z czeluści, nie zostanie unicestwiony przy powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa. Ale w 20 rozdziale, który będziemy studiowali trochę dokładniej, nieco później, szatan ma być związany i uwięziony przez 1000 lat w czeluści, jak mówi 20 rozdział, wiersz 3. Więc jest to bezpośrednia aluzja do tej bestii z czeluści. I czytamy, że po 1000 lat ma być na krótki czas uwolniony. Przeczytajmy te wiersze, 20 rozdział i wiersz 7-8. A gdy się dopełni 1000 lat po przyjściu Chrystusa, tym powtórnym, czytamy, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego i wyjdzie, aby zwieść narody, które są na 4 krańcach ziemi. A więc ma wyjść znów na krótki czas, aby znowu zwieść ludzi, którzy znowu się wtedy pojawią skutkiem zmartwychwstania niepobożnych. Tak więc szatan jest tym ósmym, jest tą bestią z czeluści, która pojawi się jako ósmy po 1000 lat. I wówczas ma zawiązać kolejną koalicję. Koalicję narodów, która będzie podobna do siódmej głowy, będzie obejmowała wszystkich zmartwychwstałych, niepobożnych z wszystkich wieków. Ale o tym będziemy mówili dokładniej trochę później. Ósmy nie może być ósmą głową, bo głów jest tylko 7. Ponadto słowo ósmy w języku greckim jest w rodzaju męskiego, także nie może odnosić się do głowy, która jest w rodzaju żeńskiego. Język tego proroctwa z 17 rozdziału, a jest to jeden z najbardziej intrygujących i trudniejszych wierszy całej Apokalipsy, ma wskazać, że ósmy jest czymś więcej niż jakakolwiek z 7 głów. Jest czymś innym. Jest tym, który stał za tymi wszystkimi głowami. Jest samym szatanem. A jednocześnie jest koalicją podobną do 7 głowy, z tym, że o wiele, wiele większą. Bo w jej skład wchodzą zmartwychwzbudzeni niesprawiedliwi ze wszystkich wieków. Dlatego też Jan napisał, że ósmy jest spośród 7. Bo w skład tej wielkiej koalicji niepobożnych, zmartwychwzbudzonych po 1000 lat, wejdą wszyscy niepobożni, jacy kiedykolwiek żyli na ziemi. Ci, którzy wchodzili w skład we wszystkie te mocarstwa reprezentowane przez 7 głów. Dlatego czytamy w wierszu 11, że ósmy jest spośród 7. 8 jest liczbą zmartwychwstania, liczbą regeneracji. Pamiętamy, że 8 osób dzięki arce znalazło się na oczyszczonej wodami potopu ziemi. Stary i Nowy Testament wymieniają 8 przypadków zmartwychwstania. Dzień zmartwychwstania Chrystusa wspomniany jest 8 razy w Nowym Testamencie. Jezus otrzymał swoje imię 8 dnia po swoim urodzeniu. I imię to, imię Jezus, w języku greckim posiada wartość liczbową równą 888. Dlaczego aż potrójna 8? Dlatego, że Jezus jest przyczyną zmartwychwstania wszystkich sprawiedliwych. To dzięki Niemu zmartwychwstaną sprawiedliwi. Z kolei Antychryst, który jest oznaczony liczbą 666, jest przyczyną śmierci wszystkich niesprawiedliwych. Zgodnie z biblijną rachubą czasu, grzech trwał będzie na ziemi 6000 lat. Przyjście Chrystusa i zabranie zbawionych do nieba rozpocznie więc 7. 1000-lecie.
I w ciągu tego 7000-lecia Ziemia będzie pozostawiona w stanie zniszczenia grzechem, zniszczenia plagami, w ruinie, będzie pozbawiona ludzi, nie będzie tu nikogo. Sprawiedliwi zostaną zabrani do nieba z Chrystusem, niepobożni zginą przy Jego powtórnym przyjściu. I przez ten 1000 lat Ziemia będzie mogła w cudzysłowiu odpocząć. I w ciągu 8000-lecia, po tym 1000 lat, sprawiedliwi powrócą z Chrystusem, aby odziedziczyć odnowioną przez Boga Ziemię. O czym będziemy mówili w szczegółach nieco później. I wówczas, kiedy Chrystus powróci ze sprawiedliwymi po 1000 lat, nastąpi zmartwychwstanie wszystkich niepobożnych. I szatan, jak czytaliśmy w 20 rozdziale, wierszu 7-8, zwiedzie ich jeszcze raz. I będzie kontynuowany ten Armagedon, czyli to zgromadzenie władców ziemi, zebranych, aby zniszczyć lud Boży. To zgromadzenie, które zostało przerwane przyjściem Chrystusa. W czasie 7 plagi to zgromadzenie zbierze się jeszcze raz na początku 8000-lecia. Ale Apokalipsa podkreśla, że ten ósma, ostatnia koalicja pod wodzą samego szatana zdąża na zagładę. Szatan zginie w jeziorze ognia, a razem z nim wszyscy niepobożni. Czytamy 20 rozdział Apokalipsy, pierwszych 6 wierszy. Aby dowiedzieć się nieco więcej na temat tego 1000-letniego królestwa. Potem ujrzałem anioła stępującego z nieba, który miał klucz od czeluści i wielki łańcuch w ręce. I pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na 1000 lat. I wtrącił go do czeluści i zamknął. I pieczęć nad nim położył, by już nie zwodził narodów, aż 1000 lat się dopełni. A potem ma być na krótki czas uwolniony. I ujrzałem trony, a na nich zasiedli sędziowie i dano im władzę sądzenia. I ujrzałem dusze ściętych dla świadectwa Jezusa i dla Słowa Bożego i tych, którzy pokłonu nie oddali bestii ani jej obrazowi i nie wzięli sobie znamienia na czoło ani na rękę. Ożyli oni i 1000 lat królowali z Chrystusem, a nie ożyli inni ze zmarłych, aż 1000 lat się skończyło. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Błogosławiony i święty, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad tymi nie ma władzy śmierć druga, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z Nim królować 1000 lat. Okres 1000 lat nazywany jest millennium. Od 2 łacińskich słów. Mille, czyli 1000, oraz annum, czyli rok. Czy według zasady dzień za rok, którym posługiwaliśmy się w Księdze Daniela i Apokalipsie, ma to oznaczać 360 tysięcy lat? Otóż nie. Zauważmy, że 1000-lecie rozpoczyna się wraz z powtórnym przyjściem Chrystusa. Powtórne przyjście Chrystusa stanowi swego rodzaju linię graniczną całej historii ludzkości, historii Ziemi. Zauważmy, że pierwsze przyjście Chrystusa było podobną linią graniczną i sprawiło ono, że wiele starotestamentowych ceremonii i symboli, które wskazywały na Chrystusa, stały się rzeczywistością w Chrystusie i już więcej nie miały być kontynuowane jako symbole, już więcej nie miano składać baranków i innych ofiar, bo rzeczywistością stał się Jezus, rzeczywistością duchową, która zastąpiła tą rzeczywistość literalną. I podobną linią demarkacyjną, graniczną, będzie drugie przyjście Chrystusa, kiedy symbole z kolei staną się rzeczywistością. Zauważmy, że pojawi się wówczas, o czym czytamy w Apokalipsie, w 21 rozdziale, literalna nowa Jerozolima. Pojawi się miasto Boże, które stąpi z nieba z Chrystusem i ze zbawionymi. W tym mieście będzie literalne, dosłowne, prawdziwe drzewo życia, woda życia. I z kolei, o czym będziemy za chwilę czytali, Armagedon, ta walka, czy ten bój skierowany przeciwko ludowi Bożemu w czasie końca miał w dużej mierze duchowy wymiar.
były kwestie duchowe, pieczęci Bożej, piętna bestii. Babilonem był świat, jak pamiętamy, Eufratem były wspierające go ludy, Jerozolimą był lud Boży. Po 1000 lat ten Armagedon będzie miał literalny charakter. Będzie to szturm niepobożnych, którzy będą chcieli zdobyć to Boże miasto, które stąpi po 1000 lat razem z Chrystusem z nieba. A w związku z tym konsekwentnie musimy również okres 1000 lat traktować dosłownie jako 1000 lat. Obrazem wydarzeń, które nastąpią wówczas na ziemi w ciągu tego 1000 lat był w dużym stopniu dzień sądny. W tym dniu sądnym arcykapłan oczyszczał świątynię krwią kozła, który symbolizował Jezusa Chrystusa. Po czym wychodził ze świątyni po dokonaniu tego oczyszczenia w świątyni, aby pobłogosławić lud. Z kolei wszystkie grzechy, które oczyścił, z których oczyścił świątynię, symbolicznie składał na głowę drugiego kozła. Kozła dla Azazela, który reprezentował szatana, i tego kozła wyganiano następnie na pustynię, na miejsca bezludne. I ten symbol stanie się rzeczywistością, kiedy Jezus Chrystus zakończy swoją służbę arcykapłańską w niebie i przyjdzie z nagrodą dla zbawionych na ziemi. Wówczas grzechy sprawiedliwych zostaną złożone na ich źródło i na ich przyczynę, na szatana, który pozostanie przez 1000 lat na bezludnej, spustoszonej, zniszczonej ziemi. I Biblia mówi, że szatan zostanie związany na 1000 lat w czeluści. Zauważmy, że stąd właśnie ósmy przychodzi właśnie z czeluści, ta bestia z czeluści. Tą czeluścią będzie oczywiście wyniszczona plagami ziemia, która powróci do stanu chaosu, w jakim było, zanim Bóg rozpoczął proces stwarzania. Wielu chrześcijan przeciwnie oczekuje tysiąclecia jako złotego wieku w dziejach ziemi, jako okresu, w którym panował będzie Kościół i ziemia będzie płynęła mlekiem i miodem. Paradoksalnie Apokalipsa ukazuje tysiąclecie jako najciemniejszy okres w historii ziemi. Jeremiasz, któremu Bóg objawił widok naszej planety w tym czasie, opisuje ją właśnie w tym stanie chaosu, w którym ona pozostanie po tych plagach i po zabraniu sprawiedliwych przez Chrystusa do nieba przez 1000 lat. Czytamy w księdze Jeremiasza w 4 rozdziale, wiersz 23 po 26. Spojrzałem na ziemię, a oto zupełny bezład. Na niebo nie ma jego światła. Spojrzałem na góry, oto drżą. Wszystkie wzgórza się chwieją. Spojrzałem, a oto nie ma ludzi. Uciekły wszystkie ptaki przez tworzy. Spojrzałem, a oto ziemia urodzajna stała się pustynią. Wszystkie miasta uległy zniszczeniu przed Panem wobec jego palącego gniewu. Na takiej spustoszonej ziemi szatan będzie związany przez 1000 lat. Związany, czyli inaczej mówiąc, unieruchomiony. My także często posługujemy się idiomem, że mam związane ręce, chcąc przez to powiedzieć, że sytuacja wiąże moje ręce, krępuje mnie. Oczywiście nie mamy wtedy na myśli literalnych więzów. I tak samo szatan będzie związany okolicznościami, bo po raz pierwszy od wielu, wielu tysięcy lat nie będzie nikogo, kogo mógłby zwieść. Sprawiedliwi pójdą z Chrystusem do nieba, niepobożni poginą. Za sprawą śmierci Chrystusa na Golgocie szatan nie ma już dostępu do innych planet. Jego charakter został obnażony przez to, że doprowadził do śmierci Syna Bożego. W ciągu tego tysiąclecia nie będzie nawet ludzi, których mógłby zwieść. A ziemia będzie odzwierciedlać jego własny charakter. I zapowiedział to Izajasz w 14 rozdziale, wiersza od 12 po 20. W takim nieco symbolicznym języku powiedział tak: jakże to spadłeś z niebios, jaśniejący synu jutrzenki,
jakże runąłeś na ziemię, który podbijałeś narody. Ty, który mawiałeś w swym sercu, wstąpię na niebiosa, powyżej gwiazd bożych postawię mój tron. Zasiądę na górze obrad, na krańcach północy, wstąpię na szczyty obłoków, podobny będę do Najwyższego. Jak to? Strąconyś do Szeolu, na samo dno otchłani. Którzy cię ujrzą, utkwią wzrok w tobie, zastanowią się nad tobą. Czy to ten, który trząsł ziemią, który obalał królestwa, który świat cały zamieniał w pustynię, a miasta jego obracał w perzynę, który swych jeńców nie zwalniał do domu? Wszyscy królowie narodów, wszyscy oni spoczywają z chwałą, każdy w swoim grobowcu, a tyś wyrzucony z twego grobu jak ścierwo obrzydliwe, otoczony pomordowanymi, przebitymi mieczem, jak trup zbezczeszczony. Z tymi, których składają na kamieniach grobowego dołu, ty nie będziesz złączony w pogrzebie, boś ty zatracił swój kraj, wymordowałeś twój lud. Więc podczas gdy inni niepobożni stali wyniszczeni albo dalej spoczywają w swoich grobach, szatan musi pozostać na ziemi, którą sam doprowadził do takiego stanu, aby przez 1000 lat medytować nad swoim upadkiem, nad grzechem, nad buntem i nad stanem, do którego doprowadził ziemię, nad konsekwencjami swojej własnej rebelii. Co czynią sprawiedliwi w niebie podczas tego 1000-lecia? Otóż przede wszystkim, mówi Apokalipsa, 19 rozdział, wiersze 7 po 9, biorą udział w weselu baranka. Według blisko wschodniej tradycji, po zaręczynach pan młody pozostawiał swoją narzeczoną, aby się przygotowała do wesela, a sam szedł, aby przygotować mieszkanie. I zauważmy, że tak samo uczynił Jezus, odchodząc do nieba, aby przygotować zbawionym dom, pozostawiając swój kościół na ziemi, aby przygotował się do tego wesela. I ten dom jest nazwany Nową Jerozolimą, który przygotowuje dla zbawionych Chrystus. I zbawieni mają zamieszkać w tym domu przez 1000 lat. Dlatego też to miasto, zwane Nową Jerozolimą, jest też nazywane Oblubienicą. Pan młody przychodził następnie po swoją brankę, aby zabrać ją do domu swojego ojca. I tam odbywała się uczta weselna, która mogła trwać przez wiele dni. I podobnie zbawieni wezmą udział w uczcie weselnej w niebie. Jezus to obiecał już swoim uczniom. W Ewangelii Mateusza, w wierszu 29, 26 rozdziału, Jezus tak powiedział do swoich uczniów tuż przed śmiercią. Nie będę pił odtąd z tego owocu winorośli, aż do owego dnia, gdy będę go pił z wami na nowo w Królestwie Ojca Mego. Więc Jezus mówi, nie będę już pił soku winogronnego, aż spotkamy się w Królestwie mojego Ojca. I po uczcie małżonkowie udawali się do domu Pana Młodego, gdzie odtąd mieszkali razem. I tak też lud Boży po 1000 lat wraz z Chrystusem powróci na ziemię, aby objąć ją w panowanie i na zawsze już pozostać z Chrystusem na nowej ziemi. Milenium, jak mówi Apokalipsa w 20 rozdziale, wierszu 6, rozpocznie się pierwszym zmartwychwstaniem. Więc kiedy Jezus przyjdzie, nastąpi pierwsze zmartwychwstanie, zabierze sprawiedliwych do nieba z sobą i wtedy na ziemi ma miejsce te 1000 lat. I o tym czytamy w 5 wierszu. Ożyli, o sprawiedliwych czytamy, ożyli i 1000 lat królowali z Chrystusem. Aby zrozumieć, na czym polega ten sąd, musimy zapoznać się z konceptem sądu Bożego w Biblii. I w materiałach dodatkowych możemy zobaczyć tabelkę, która przedstawia 3 etapy sądu Bożego. Pierwszy dotyczy sprawiedliwych, o czym pisze Piotr w 1 liście 4 rozdział, wiersz 17. I zgodnie z proroctwem Daniela z 8 rozdziału, wiersza 14, ta pierwsza faza sądu miała rozpocząć się po 2300 latach od wydania dekretu o odbudowie świątyni w Jerozolimie, czyli od roku 457 przed naszą erą
2300 lat, dochodzimy do roku 1844, kiedy miał się rozpocząć sąd nad sprawiedliwymi. I w tym czasie mieszkańcy wszechświata mają wgląd w Boże Księgi, aby przekonać się, że zbawieni dzięki przyjęciu krwi Chrystusa i przyjęciu Jego charakteru nie będą zagrożeniem dla reszty kosmosu, jeśli zostaną przyłączeni do reszty wszechświata. I pierwsza faza tego sądu zakończy się tuż przed powrotem Chrystusa. Dlatego w czasie Jego przyjścia wiadomo już, kto ma być zbawiony, a kto nie. Druga faza sądu ma miejsce podczas milenium, podczas tego tysiąca lat. I w tym czasie ci, którzy zostali zabrani do nieba, mogą przekonać się o sprawiedliwości Bożych wyroków w sprawie ludzi, których tam nie będzie, i również w sprawie upadłych aniołów, jak czytamy w pierwszym liście do Koryntian, 6 rozdział, wiersz 2 i 3. I wreszcie trzecia faza sądu, która da taką samą szansę, jaką otrzymali mieszkańcy wszechświata, jaką otrzymali ludzie zbawieni, otrzymają ją również niesprawiedliwi. Oni także zostaną zmartwychwzbudzeni, kiedy tysiąc lat dobiegnie końca, i oni także będą mogli przekonać się, że wyroki Boże są sprawiedliwe i słuszne. I cała struktura tego sądu potwierdza, że faktycznie sąd ten nie służy Stwórcy, Bogu, który posiada wiedzę uprzednią i z góry wie, kto przyjmie zbawienie, kto je odrzuci, ale sąd ten służy stworzeniu. Pomoże każdej istocie w całym kosmosie upewnić się, że wyroki Boże są sprawiedliwe. Odpowie też na każde pytanie. Sąd ten usunie wszelką wątpliwość. Także faktycznie sąd Boży jest zabezpieczeniem przed ponownym powstaniem grzechu we wszechświecie, gdyż rozwieje wszelką wątpliwość w sercu i umyśle każdej istoty. 20 rozdział, wiersz 7 i 10. A gdy się skończy 1000 lat, z więzienia swego szatan zostanie zwolniony i wyjdzie, by omamić narody z 4 narożników ziemi, Goga i Magoga, by ich zgromadzić na bój, a liczba ich jak piasek morski. Wyszli oni na powierzchnię ziemi i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane, a stąpił ogień od Boga z nieba i pochłonął ich, a diabła, który ich zwodzi, wrzucono do jeziora ognia i siarki, tam gdzie są bestia i fałszywy prorok. Więc po 1000 lat Chrystus powróci na ziemię ze sprawiedliwymi w tym niebiańskim mieście w Nowej Jerozolimie, wstępując dokładnie tak samo, jak wstąpił z Góry Oliwnej, jak czytamy w pierwszym rozdziale Dziejów Apostolskich. Biblia mówi o tym w księdze Zachariasza w 14 rozdziale, wiersz 4 i 5. W owym dniu dotknie stopami Góry Oliwnej, która jest naprzeciw Jerozolimy, od strony wschodniej, a Góra Oliwna rozstąpi się w połowie od wschodu ku zachodowi i powstanie wielka dolina. Połowa góry przesunie się na północ, połowa na południe. I dalej czytamy, wtedy nadciągnie Pan mój Bóg, a z Nim wszyscy święci. A więc po 1000 lat, kiedy Chrystus przyjdzie, wtedy dotknie swoimi stopami ziemi, stąpi razem z tym wielkim miastem i sprawiedliwymi na ziemię. I czytamy, że wtedy wszyscy, którzy są w grobach, usłyszą głos Jego. Ewangelia Jana, 5 rozdział, wiersz 28 mówi, że wszyscy, którzy są w grobach, usłyszą głos Jego. I wiersz 29 mówi, że wyjdą z grobów, by powstać na sąd. Biblia mówi o dwóch zmartwychwstaniach. Dzieje apostolskie, 24 rozdział, wiersz 15. Z jednej strony mamy zmartwychwstanie sprawiedliwych, które jest nazwane pierwszym zmartwychwstaniem i ma miejsce na początku tysiąclecia, kiedy Chrystus przychodzi po zbawionych. Drugie zmartwychwstanie niesprawiedliwych nazywamy drugim zmartwychwstaniem i ma ono miejsce, kiedy Chrystus przychodzi czy wraca ze zbawionymi na ziemię po 1000 lat. I Apokalipsa rozdziela te dwa zmartwychwstania, zmartwychwstanie sprawiedliwych od zmartwychwstania niesprawiedliwych, okresem 1000 lat, w czasie którego szatan pozostaje sam na zniszczonej, zrujnowanej ziemi. I mówi tak, Księga Apokalipsy, rozdział 20, wiersz 4 po 6. O sprawiedliwych czytamy. Ożyli oni i 1000 lat królowali z Chrystusem, a nie ożyli inni ze zmarłych. Aż 1000 lat się skończyło.
To jest pierwszy zmartwychwstanie, błogosławiony i święty, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad tymi nie ma władzy śmierć druga. Słowa "nie ożyli inni ze zmarłych" sugerują, że wszyscy, którzy nie znaleźli się wśród zbawionych, nie ożyli w ciągu tego pierwszego zmartwychwstania przed 1000 lat. Ale czytamy, że ożyją dopiero, gdy 1000 lat się skończyło. Nie wcześniej. I szatan po tym milenium zostanie na krótki czas uwolniony, jak czytamy w Apokalipsie. Gdyż w rezultacie zmartwychwzbudzenia niepobożnych znów będzie miał kogo zwodzić. Zmienią się okoliczności, zmieni się jego sytuacja, pojawią się ludzie. W tym sensie zostanie uwolniony na krótki czas. Biblia mówi o tym w wierszu 7 i 8. A gdy się skończy 1000 lat, z więzienia swego szatan zostanie uwolniony i wyjdzie, by omamić narody z 4 narożników ziemi. Wraz z pojawieniem się bezbożnych odżywają jego dawne pretensje do roli Boga na ziemi. Zauważmy, że 1000 lat przemyśleń i medytacji nad ruiną, do której doprowadził ziemię, nie zmieniło go. Wyjdzie, aby kontynuować to dzieło zniszczenia, które rozpoczął przed milenium. Możemy być pewni, że Lucyfer nie da się rozpoznać tym zmartwychwzbudzonym niepobożnym na ziemi jako szatan, ale wystąpi jako pokrzywdzony książę. Objawi się jako ich wybawiciel, twierdząc, że to jego moc przywróciła im życie. Większość z nich będzie przedstawiała pożałowania godny widok, bo zostaną zmartwychwzbudzeni w takim stanie, w jakim umarli. Szatan uzdrowi niektórych z nich swoją mocą, a wszystkim udzieli z ducha rebelii, który przywiódł ich do upadku. Zapowie, że jego panowanie przyniesie ziemi wolność, a jej mieszkańcom życie wieczne. Przekona, że jest w stanie poprowadzić ludzi do zdobycia miasta Bożego, które stąpiło z nieba z Chrystusem. Jego aniołowie, podobnie jak przed 1000 lat, znów udadzą się do ludzi, tym razem do zmartwychwstałych, niepobożnych, aby, jak czytamy w 8 wierszu, z 4 narożników ziemi Goga i Magoga zgromadzić ich na bój, a liczba ich jak piasek morski. Gog i Magog symbolizują narody zbuntowane przeciwko Bogu, wrogie jego ludowi. I znamy taki obraz ze Starego Testamentu, z księgi Ezechiela, gdzie Gog ukazany jest jako książę ziem Magog, który staje na czele armii pogan, zamierzając wyniszczyć lud Boży. Podobnie jak szatan stanie na czele tej armii niepobożnych, próbując zdobyć to wielkie miasto. I Ezechiel pisze, że armia ta staje na górach izraelskich. W 38 rozdziale czytamy o tym, w 14-16 wierszu. Przywodzi to na myśl Harmagedon. Zgromadzenie niepobożnych, tą górę niepobożnych, która próbuje wyniszczyć sprawiedliwych zarówno przed rozpoczęciem tysiąclecia, jak i po tysiącleciu. Mają taki sam charakter. I Bóg mówi o Gogu w 39 rozdziale wierszu 4 księgi Ezechiela. Na górach Izraela padniesz ty i wszystkie twoje zastępy i ludy, które są z tobą. Drapieżnym ptakom wszelkiego rodzaju oraz dzikim zwierzętom polnym oddam cię na żer. I tak się stało po 7 pladze, pamiętamy. 38 rozdział, wiersz 21-22 Ezechiela mówi: i powołam przeciwko niemu wielki, wszelki strach wyrocznia Pana Boga. Miecz każdego zwróci się przeciwko jego bratu i wymierzę im karę przez zarazę i krew, ulewę i grad kamieni, ogień i siarkę ześlę jak deszcz na niego i na jego wojsko i na rozliczne ludy, które są z nim. Tak faktycznie stało się w czasie 7 plagi przy przyjściu Chrystusa i podobny obrót wypadków, jak zauważymy, będzie miał miejsce po 1000-leciu w rezultacie zmartwychwstania niepobożnych i buntu, do którego znów zwiedzie ich szatan. I tutaj pojawia się 8, o którym mówiliśmy na początku, który jest tą samą bestią z czeluści, która razem z narodami ziemi przyczyniła się do zniszczenia nierządnicy, rozbijając w ten sposób tą 7 głową, tę koalicję z czasów końca. Po 1000-leciu, zauważmy, szatan ma do dyspozycji wszystkich niepobożnych, jacy kiedykolwiek żyli na ziemi. Zostają oni wtedy zmartwychwzbudzeni przez Boga na sąd. I z nich
utworzy koalicję, która będzie jeszcze większa niż ta sprzed tysiąclecia. Będzie jak gdyby zmartwychwzbudzeniem tej siódmej głowy, tej ostatniej koalicji, z tym, że w jeszcze większym rozmiarze. Kiedy szatan zacznie nakłaniać wszystkich niepobożnych do zdobycia tego miasta Nowej Jerozolimy, wielu oczywiście stanie u jego boku. Wielu sądzić będzie, że nie są wcale gorsi od tych, którzy znaleźli się w tym świętym mieście. Z kolei wielu duchownych i teologów, którzy znajdą się po jego stronie w tym czasie, poprze plan, aby uderzyć na miasto, wiedząc, że w nim znajduje się drzewo życia, którego liście uzdrawiają rany, które daje nieśmiertelność. I ta nadzieja sprawi, że niepobożni będą gotowi nawet na śmierć w ataku, w szturmie, w boju, wierząc, że zostaną uzdrowieni i zmartwychwzbudzeni, gdy miasto razem z drzewem życia i wodą życia dostanie się w ich ręce. Lucyfer, wiedząc, że to kłamstwo, przekonywać będzie, że miasto znajdzie się w ich rękach, że jest możliwe, aby je zdobyć. A ludzie, którzy dawali mu posłuch w przeszłości, w czasie swojego życia, posłuchają go również i teraz, po zmartwychwstaniu. Wśród zmartwychwzbudzonych, możemy być pewni, znajdą się przedpotopowi mocarze, najwięksi królowie, jacy kiedykolwiek władali ziemią, i wodzowie, którzy nigdy nie przegrali ani jednej bitwy. Na czele swoich armii znów staną Aleksander Wielki, Juliusz Cezar, Attila, Genghis Khan, Napoleon, Hitler, Stalin. Miasto wyda się łatwym łupem. Zbawieni są mniej liczni od nich, są nieuzbrojeni, a po stronie atakujących są niezliczone rzesze. Wśród niepobożnych nie brakuje też genialnych architektów, wynalazców, którzy od razu przystąpią do budowania machin oblężniczych, sprzętu militarnego. I w ten sposób po raz ostatni Armagedon, czyli ta szatańska góra zniszczenia, to zgromadzenie niepobożnych powstanie przeciwko Syjonowi, przeciwko Bożej Górze Zbawienia, przeciwko tej Nowej Jerozolimie. Przywódcy podzielą wszystkich na dywizje i bataliony, wyznaczą im zadania, miasto zostanie otoczone, szatan wyda rozkaz do rozpoczęcia szturmu. Wszystko to niektórym z nas może wydać się bajką. Pamiętajmy jednak o jednym, że apokalipsa, która przepowiada taki przebieg wydarzeń, jest jedyną księgą proroctw w historii ludzkości, której słowa wypełniły się aż dotąd w 100%. Dlatego nie ma powodu, żeby sądzić, że nie wypełnią się słowa zawarte w trzech ostatnich rozdziałach tej księgi. Czytajmy dalej 20 rozdział, wiersz 11 i po 15. Potem ujrzałem wielki biały tron i na nim zasiadającego, od którego oblicza uciekła ziemia i niebo, a miejsca dla nich nie znaleziono. I ujrzałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem. Otwarto księgi i inną księgę otwarto, która jest księgą życia. I osądzono zmarłych z tego, co w księgach zapisano, według ich czynów. I morze wydało zmarłych, co w nim byli, i każdy został osądzony według swoich czynów. A śmierć i otchłań wrzucono do jeziora ognia. To jest śmierć druga, jezioro ognia. Jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognia. Zmartwychwstanie niepobożnych po 1000 lat nie oznacza wcale drugiej szansy dla nich. Biblia mówi w księdze, w liście do Hebrajczyków w 9 rozdziale, wierszu 27, że postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. A więc na decyzję dano nam całe nasze życie. Kiedy umieramy, czeka nas już tylko sąd. Decyzję musimy podjąć w ciągu naszego życia tutaj i teraz. I ten tekst, który mówi, że dano ludziom raz umrzeć, a potem sąd, wyklucza też reinkarnację, zauważmy.
wyklucza nieuzasadnione nadzieje, jakie ludzie wiążą z możliwością nawrócenia się w czasie milenium albo po nim. Niepobożni wówczas wyjdą z grobów takimi, jakimi byli za swojego życia. I nawet gdyby im dano 1000 lat, tak jak dano szatanowi, nie nawróciliby się, nie zmieniliby się. Bo tak jak on, zabrnęli za daleko w rebelii przeciwko prawu niebios. I dowodzi tego, że ci ludzie mają te same serca, nienawrócone. Dowodzi tego ich plan zdobycia miasta i wyniszczenia świętych. Kiedy ruszam do szturmu, wówczas podobnie jak w czasie piątej plagi, powstrzyma ich nadnaturalna, nadprzyrodzona interwencja Boga. Wysoko nad murami miasta pojawi się na tronie sam Jezus Chrystus. Ziemia rozbłyśnie od Jego chwały, zatrzęsie się od grzmotu Jego słów, rozpocznie się sąd nad niepobożnymi. Niepobożni, czytamy, zostaną osądzeni na podstawie ksiąg Bożych. Jedną z nich z całą pewnością będzie Pismo Święte. Jezus powiedział o każdym człowieku: słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym. Ewangelia Jana, 12 rozdział 48. Drugą będzie księga, w której odnotowano wszystkie czyny ludzi. Nikt z osądzonych nie będzie mógł oskarżyć Boga o brak inicjatywy w sprawie ratowania człowieka, bo czytamy w Piśmie Świętym, że Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jedynego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. I pod przeszywającym spojrzeniem Jezusa Chrystusa nie ukryje się żaden grzech. Każdy grzech popełniony w ciemności wyjdzie na jaw. Każdy zobaczy, gdzie odstąpił od drogi prawdy. Kiedy zbuntował się przeciwko prawu Boga? Ludzie też ujrzą wówczas okoliczności swojego zwiedzenia, sposobności stworzone przez Boga, aby zapoznać ich z prawdą, aby zbawić ich. Okaże się też, że nikt nie musiał paść ofiarą okoliczności życiowych, że każdy człowiek posiadał własną wolną wolę i mógł zadecydować o swoim zbawieniu. Biblia mówi, że każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu. Także co prawda ci fałszywi czy kroczący w błędzie nauczyciele, duchowni, którzy wprowadzą nas w błąd, oni poniosą za to odpowiedzialność i karę. Ale to nie zdejmie z nas konsekwencji błędu. Każdy z nas za siebie samego zda sprawę przed Bogiem. Bóg niczym na ogromnym ekranie ukaże całą historię zbawienia. Narodzenie Jezusa w skromnej stajence w Betlejem, Jego proste życie w Nazarecie, pracę u boku swojego ojca ziemskiego Józefa, w zakładzie ciesielskim, a wreszcie chrzest, post, zwycięstwo nad pokusami, uczynki miłości dla ludzi za dnia, modlitwy za ludźmi w nocy, zdradę jednego z uczniów za 30 srebrników, aresztowanie Jezusa, ucieczka Jego uczniów, bicie Go po twarzy w pałacu Kajfasza, sąd przed Piłatem, znęcanie się nad Nim rzymskich żołnierzy, szyderstwa Heroda, krople krwi spływające po Jego policzkach spod cierniowej korony, upadek pod ciężką belką krzyża w drodze na Golgotę, ćwieki przebijające dłonie i stopy i drwiny i szyderstwa kapłanów i żołnierze grający w kości o Jego szaty pod krzyżem i modlitwa Chrystusa o przebaczenie dla prześladowców. Wreszcie nadprzyrodzona ciemność, trzęsienie ziemi, zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie Chrystusa. Zbawieni wykrzykną wtedy: Jezus umarł za mnie, rzucając swoje korony pod stopy Chrystusa. Najbliżej Chrystusa stać będą ci, którzy na ziemi byli najbardziej wyśmiewani,
pogardzani, prześladowani. W pobliżu Niego będziemy mogli zobaczyć również tych, którzy niegdyś gorliwie służyli szatanowi, ale opuścili Jego szeregi, aby poświęcić życie Chrystusowi. Natomiast pod murami miasta stoją ci, którzy wyśmiewali ich i prześladowali. Okrutny Neron, sadystyczni inkwizytorzy, którzy znęcali się nad bezbronnymi ofiarami, obłudni kardynałowie, którzy podczas soboru spalili na stosie Jana Husa, zarozumiali papieże, którzy stawiali siebie na równi z Bogiem. Wszyscy zobaczą też wtedy na własnych oczach prawdziwość słów Chrystusa zapisane w Ewangelii Mateusza, 25 rozdział, wiersz 41. Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Z ust zbawionych popłynie wówczas pieśń wielbiąca Chrystusa, zapisana w Apokalipsie w 15 rozdziale, wierszu 3-4. Dzieła Twoje są wielkie i godne podziwu, Panie, Boże Wszechwładny. Sprawiedliwe i wierne są Twoje drogi, o Królu Narodów. Któż by się nie bał, o Panie, i Twojego imienia nie uczcił, bo Ty sam jesteś święty, bo przyjdą wszystkie narody i padną na twarz przed Tobą, bo ujawniły się słuszne Twe wyroki. Niepobożni, spoglądając na pogodne i wdzięczne twarze zbawionych, dopiero teraz uprzytomnią sobie w pełni, czym wzgardzili, co odrzucili. Z ich oczu opadają błyski, jakie pozwolili sobie nałożyć, i widzą w prawdziwym świetle rolę demonów i swój własny udział w dziełu zniszczenia. Muszą przyznać, że Bóg był dla nich miłosierny i sprawiedliwy, że próbował uczynić wszystko, aby zbawić ich, by pomóc im w ich drodze. I dlatego przyjmują winę i oddają hołd przed majestatem Chrystusa. Chociaż w odróżnieniu od zbawionych nie kieruje nimi miłość, ale są powodowani strachem. Strachem przed nadchodzącą karą. Lucyfer stoi niczym sparaliżowany. Widząc u boku Chrystusa majestatycznego anioła nakładającego koronę na jego skronie, przypomina sobie czas, kiedy sam zajmował to wysokie miejsce. Przypomina sobie, że towarzyszyły mu wtedy pokój i radość, czystość, harmonia. Pamięta też zazdrość, która ogarnęła go wobec Chrystusa, i czas, kiedy zaczął oddawać się niezadowoleniu, knowaniom, krytykanstwu. Odtąd jego życie stało się ciągłym pasmem porażek i niepowodzeń. W niebie upadła przez niego trzecia część aniołów. Na ziemi ludzkość była szczęśliwa, dopóki jego panowanie nie przyniosło chorób, nienawiści, wojen, śmierci. Wokoło siebie widzi zniszczoną ziemię i pogrążonych w nędzy grzeszników. Natomiast wokoło Chrystusa stają szczęśliwi zbawieni w lśniących, białych szatach. I widząc, jak wielu ludzi zostało zbawionych, Lucyfer uświadamia sobie bezsilność swoich ataków i zgina kolana, wyznając, że Bóg jest sprawiedliwy, a Chrystus jest Panem. Apostoł Paweł zapisał takie słowa Boga odnoszące się do tego wydarzenia w liście do Rzymian, 14 rozdział, wiersz 11. Bo napisano: jakom żyw, mówi Pan, ugnie się przede mną wszelkie kolano i wszelki język wyznawać będzie Boga. Zarówno zbawieni, jak niepobożni klękają, aby uznać sprawiedliwość wyroków Bożych. Nawet sam szatan przyzna to. Z ust zbawionych dobywa się wtedy pieśń wielbiąca Chrystusa. Czytamy słowa jej w Apokalipsie w 5 rozdziale, wierszu 12. Baranek zabity jest godzien wziąć potęgę i bogactwo i mądrość i moc i cześć i chwałę i błogosławieństwo. W ustach pozostałych pojawia się zawodzenie. Zawodzenie, o którym Jezus powiedział, zapisane są te słowa w Ewangelii Łukasza, 13 rozdział, wiersz 28. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka, Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, siebie samych zaś precz wyrzuconych. Sprawiedliwi wielbią i chwalą Pana w śpiewie, oddając Mu hołd na kolanach, niepobożni zaś
i głos jest pełen płaczu, zgrzytania zębów, zawodzenia, zdają sobie sprawę z kary, którą sami sobie wymierzyli. Szatan, pomimo że uznał majestat Chrystusa, jednak nie zmienił się w swoim wnętrzu. Jego charakter pozostał taki sam. I słowa śpiewanej przez zbawionych pieśni napełniają go zazdrością. Tą samą zazdrością, która rozpoczęła rebelię. I ten bunt znów rozpala jego serce. Pycha nie pozwala mu się ukorzyć i przyznać do błędu. I w obłędzie decyduje się na kontynuowanie boju. Podrywa się z kolan i rzuca się w środek niepobożnych, aby swoją furię zainspirować ich do dalszej walki. Ale teraz, wśród miliardów, które były mu dotąd posłuszne, ślepo posłuszne, nie znajduje nikogo, kto zechciałby go wesprzeć, kto zechciałby stanąć razem z nim do boju. Bo w obliczu Chrystusa prysnął autorytet, moc Lucyfera. Niepobożni spoglądają teraz na niego z nienawiścią, widząc w nim przyczynę swojej nędzy. I ta sama furia, która poderwała Lucyfera, teraz wypełnia niesprawiedliwych, którzy rzucają się na niego ze złością demonów. Jezechiel przepowiada taki koniec szatana, zwracając się do symbolizującego Lucyfera, króla Tyru. 28 rozdział proroctwa Ezechiela. Czytamy wiersze od 6 po 10, od 18 po 19. Przeto tak mówi Wszechmogący Pan, ponieważ uważałeś swoje zamysły za zamysły Boże, dlatego ja oto sprowadzę na ciebie cudzoziemców, najsroższe narody. Te dobędą swoje miecze przeciwko wspaniałej twojej mądrości i zhańbią twoją świetność. Strącą cię do dołu i umrzesz śmiercią gwałtowną pośród mórz. Czy jeszcze wówczas będziesz mówił w obecności tych, którzy cię będą zabijali, jestem Bogiem? A wszak jesteś tylko człowiekiem, a nie Bogiem i w mocy tych, którzy cię kładą trupem. Umrzesz śmiercią nieobrzezanych z ręki cudzoziemców, bo ja to powiedziałem, mówi Wszechmogący Pan. Zbezcześciłeś moją świątynię z powodu mnóstwa swoich win, przy niegodziwym swoim handlu. Dlatego wywiodłem z ciebie ogień i ten cię strawił. Obróciłem cię na popiół, na ziemi, na oczach wszystkich, którzy cię widzieli. Wszyscy, którzy cię znali pośród ludów, zdumiewali się nad tobą. Stałeś się odstraszającym przykładem. Przepadłeś na wieki. Zauważmy, że Lucyfer upadnie w podobnych okolicznościach jak nierządnica w czasie szóstej plagi. Nierządnica, która doprowadziła do powstania tej siódmej głowy, tej ogromnej koalicji religijno-politycznej i cieszy się największym wpływem, jest u szczytu swojego powodzenia, wówczas nagle doznaje klęski w czasie szóstej plagi i jest zniszczona przez swoich własnych podwładnych. Zauważmy, że ta bestia z czeluści, szatan, który teraz stanął na czele jeszcze większej koalicji, wszystkich niesprawiedliwych, na czele wszystkich niepobożnych, również doświadczy tego samego, co odstępcze kościoły, z ręki swoich własnych podwładnych. Narody ziemi wyniszczyłyby siebie nawzajem, tak jak to miało miejsce w czasie ostatnich plag. Wyniszczyłyby siebie w gigantycznej rzezi, gdyby z nieba nie spadł ogień Boży, który zakończy życie niepobożnych. I ogień ten, jak czytamy w Apokalipsie w rozdziale 20, wierszu 9 i 10, pochłonie diabła, ogień ten pochłonie demony oraz wszystkich grzeszników. Wówczas oblicze ziemi stanie się niczym bezkresne jezioro ognia, niczym morze ognia. 20 rozdział, wiersz 14 i 15 Apokalipsy mówi: owo jezioro ogniste to druga śmierć. Jeśli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego. Druga śmierć, z której nie ma już zmartwychwstania. Jest to wieczna śmierć. Śmierć, od której nie ma odwołania. I kolejny tekst, 20 rozdział, wiersz 10 mówi: a diabła, który ich zwodzi, wrzucono do jeziora ognia i siarki, tam gdzie są bestia i fałszywy prorok, i będą cierpieć katusze we dnie i w nocy na wieki wieków.
14 rozdziale Apokalipsy, wierszu 11 czytamy, że dym ich katuszy na wieki wieków się wznosi i nie mają spoczynku we dnie ani w nocy czciciela bestii i jej obrazu i ten, kto bierze znamię jej imienia. Czy chodzi tutaj o ogień trwający w nieskończoność, trwający przez całą wieczność, czy też chodzi o ogień, którego skutki są wieczne? Biblijnym przykładem wiecznego ognia i dymu może być kara nałożona przez Boga na Edom, o której czytamy w Księdze Izajasza w 34 rozdziale, wierszu 10. Czytamy: ani w nocy, ani w dzień nie zgaśnie, jego dym wznosić się będzie zawsze. Z pokolenia w pokolenie będzie pustynią, po wieki wieków nikt nie będzie nim chodzić. Pomimo że Edom został zniszczony wiecznym ogniem, dziś nie wznosi się tam dym. Edom był położony na południu Palestyny. Tak więc to nie ogień był wieczny, ani dym nie był wieczny, lecz jego konsekwencje. I podobnym ogniem, wiecznym ogniem, czytamy w Księdze Judy, w pierwszym rozdziale, w wierszu 7 właściwie, ta księga ma tylko jeden rozdział, czytamy, że takim samym wiecznym ogniem została spalona Sodoma i Gomora. A jednak, jak wiemy, na tym miejscu już nie płonie ogień, ale też nie pozostał nawet ślad po tych miastach. Do dziś archeologowie praktycznie niczego nie odnaleźli na tych terenach. Miasta to zostały strawione tym wiecznym ogniem, czyli takim, który nie pozostawia po sobie żadnych śladów. Arcybiskup William Temple napisał słusznie, cytuję: jedno możemy powiedzieć z pełnym zaufaniem. Wieczne katusze są wykluczone. Ludzie zapożyczyli grecką, niebiblijną naukę o nieśmiertelności duszy i czytają Nowy Testament, mając uprzedzenie w swoich umysłach. Gdyby nie to, na jego, czyli na kartach Nowego Testamentu, na jego podstawie, nabraliby przekonania o wiecznym zniszczeniu zamiast o wiecznej męce. To ogień nazwany jest eonian, po grecku wiecznym, a nie życie, które zostaje weń wrzucone. Frazy zawsze czy na wieki wieków mają w języku hebrajskim i w języku greckim względny charakter. Oznaczają okres, który jest potrzebny, aby dana aktywność mogła dobiec końca. W wielu przypadkach jest to okres życia w Piśmie Świętym. Biblia, mówiąc o wiecznym ogniu, zwraca uwagę nie na czas trwania kary, ale na jej skutki. Skutki tej kary będą wieczne. Zniszczeniu, jakie przynosi ogień Boży, nic nie jest w stanie przeciwdziałać. Nic nie jest w stanie go ugasić. Dlatego też w niektórych miejscach Nowy Testament mówi o ogniu nieugaszonym. Jeremiasz na przykład przepowiedział przed najazdem Nabuchodonozora w Starym Testamencie, że Jerozolima spłonie ogniem nieugaszonym. 17 rozdział, wiersz 27. I faktycznie ognia, który został podłożony przez Babilończyków pod Jerozolimę, nikt nie był w stanie ugasić. Był to ogień nie do ugaszenia. Niemniej, również ten ogień już tam nie płonie. Tak więc również termin ogień nieugaszony odnosi się do tego, że ludzie nie będą go w stanie ugasić, a nie do tego, że ma trwać przez wieki w nieskończoność. Pismo Święte nigdzie nie naucza, że niepobożni, niesprawiedliwi będą cierpieli wieczne katusze, wieczne męki. Przeciwnie, Pismo Święte raz za razem używa słowa zniszczenie, mówiąc, że ludzie ci zostaną zniszczeni. Na przykład apostoł Piotr napisał w drugim liście, w trzecim rozdziale i wierszu 7, że teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. Zwróćmy uwagę na to słowo. Apostoł Piotr pisze o zagładzie, o zniszczeniu bezbożnych ludzi, nie o ich wiecznym cierpieniu. Jeden z najbardziej znanych wersetów Pisma Świętego, często cytowanych, podkreśla, że alternatywą dla życia wiecznego jest śmierć, a nie wieczne cierpienie. Zwróćmy uwagę na te słowa z Ewangelii Jana z 3 rozdziału, wiersz 16, które mówią: albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jedynego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, lecz miał życie wieczne. A więc alternatywą dla życia wiecznego jest zginąć, ponieść śmierć, przestać istnieć.
Wielu chrześcijan ze zgorszeniem wspomina poczynania inkwizycji, a jednak bez zmrużenia oka akceptuje pogański koncept piekła i czyśćca, które czynią z Boga sadystę gorszego jeszcze od inkwizytorów, bo takiego, który znęca się nad dorosłymi i nad dziećmi przez całą wieczność, przez nieskończoność. Faktem jest, i jest to pewne, że Bóg musi zniszczyć grzeszników i że zniszczy ich, ale nie ma przyjemności nasz Ojciec, nasz Stworzyciel, w znęcaniu się nad nimi przez całą wieczność. W księdze Ezechiela w 33 rozdziale, w wierszu 11 mówi: Jakom żyw, mówi Wszechmocny Pan, nie mam upodobania w śmierci bezbożnego, a raczej, by się bezbożny odwrócił od swojej drogi, a żył. Bóg Ojciec miłuje wszystkich, których stworzył, nawet tych, którzy stanęli w opozycji wobec Niego. Bóg miłuje grzeszników, ale nie toleruje i nie może tolerować grzechu. Dlatego posłał swojego Syna, który umarł za grzech, żeby człowieka wybawić z grzechu, raczej niż gdyby miał tolerować grzech na naszej planecie. I dzięki śmierci Chrystusa nikt nie musiałby zginąć. Ale wielu zamiast Chrystusa obiera inną drogę, stając po stronie przeciwnika Jezusa Chrystusa. I w rezultacie swojego własnego wyboru muszą zginąć. Muszą ponieść los tego, któremu zaufali, któremu dali się zwieść. Ale mimo to nie ma potrzeby, aby cierpieli w nieskończoność. Zauważmy, że Biblia mówi w liście do Rzymian 6 rozdział, wiersz 23, że karą za grzech jest śmierć. Zauważmy, Biblia mówi, że karą za grzech jest śmierć, a nie wieczne męki, wieczne cierpienie. Nie wszyscy grzesznicy jednak spłoną od razu. Każdy poniesie karę współmierną i proporcjonalną do posiadanej świadomości i do swoich uczynków, grzechów, postępowania. Dlatego apostoł Paweł napisał w liście do Galacjan 6 rozdział, wiersz 7: co człowiek sieje, to i rządź będzie. W Ewangelii Łukasza w 12 rozdziale, wiersz 47-48 czytamy: sługa, który znał wolę Pana swego, a nic nie przygotował i nie postąpił według jego woli, odbierze wiele razów. Lecz ten, który nie znał, choć popełnił coś karygodnego, odbierze niewiele razów. Jedni spłoną niczym chrust, momentalnie, podczas gdy ci, którzy zwodzili, prześladowali, nauczali kłamstwa, mordowali, płonąć będą niczym grube konary. Najdłużej ze wszystkich cierpieć będzie Lucyfer, gdyż na niego zostaną złożone grzechy wszystkich zbawionych, wszystkich usprawiedliwionych, tak jak na tego kozła dla Azazela w dzień sądny. On, korzeń wszelkiego zła, był bowiem przyczyną każdego grzechu. Ale w końcu nawet Lucyfer spłonie na popiół. Biblia mówi w księdze Malachiasza, ostatnia księga Starego Testamentu i ostatnie wiersze tego testamentu, tej księgi, 4 rozdział, wiersz 19 i 20: bo oto nadchodzi dzień, który pali jak piec. Wtedy wszyscy zuchwali, wszyscy, którzy czynili zło, staną się cierniem i spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan zastępów, tak, że im nie pozostawi ani korzenia, ani gałązki. Czy niepobożni muszą być zniszczeni? Otóż niepobożnie, tak jak zbuntowany Lucyfer, nie czuliby się wcale szczęśliwi w niebie, z Bogiem, w świecie harmonii, czystości, posłuszeństwa wobec prawu Bożemu. Panujący tam pokój byłby dla nich męczarnią. Śpiewanie ku chwale Chrystusa nie sprawiałoby im przyjemności, bo ich serca stały się zbyt twarde, żeby cieszyć się harmonią nieba. Życie w rebelii wobec przykazań sprawiło, że życie według niebiańskich zasad byłoby dla nich torturą. Nienawrócone charaktery wniosłyby tam również konflikt, zazdrość, nienawiść. Nienawrócone życie niesprawiedliwych faktycznie byłoby przekleństwem dla nich samych. Wyobraźmy sobie, gdyby niesprawiedliwi stali się nieśmiertelni, w stanie nienawróconym, z sercami takimi samymi jak teraz.
wówczas mordowani przez nich, bo gwałt i zabójstwo dalej by tam miało miejsce, będąc nieśmiertelni, nie mogliby umrzeć. Silni bez końca znęcaliby się nad słabymi. Obraz wiecznego królestwa i ludzi obdarzonych nieśmiertelnością, których serca nie są zmienione na obraz charakteru Jezusa Chrystusa, byłoby tragedią. Dlatego obiektywnie jezioro ognia okaże się nie tylko aktem sprawiedliwości ze strony Boga, ale także aktem Jego miłosierdzia. Skłońmy czoła do modlitwy. Ojcze, dziękujemy Ci za Twojego Syna, który umarł na krzyżu za nasze grzechy. Wyznaję Ci, że jestem grzesznikiem i z radością przyjmuję Twoje przebaczenie i usprawiedliwienie. Dopomóż mi żyć w zgodzie ze światłem, które mi dajesz, ze światłem Pisma Świętego, abym mógł znaleźć się razem z Tobą w Twoim niebiańskim królestwie, aby Ciebie wielbić, kochać i cieszyć się społecznością z Tobą i z innymi zbawionymi. Tobie niech będzie chwała i cześć na wieki wieków przez Jezusa Chrystusa, mojego Pana i Zbawiciela.